Tę część trzeba nagrać. Zobaczcie, 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 gdzie się nie odwrócę. Jestem w cieniu. Dzisiaj jest 40 stopni. Tutaj dodatkowo mamy trochę wiaterku, więc jest naprawdę fajnie. Jak tylko wyjdę poza te drzewa, czyli zobaczcie, niedaleko, zostało mi jakieś 50 metrów, znowu trafię w ukrop, a w ukropie jest grubo ponad 40. Właściwie to, co dzisiaj robię, to jest nic innego jak spacer zielarski, tylko że prowadzony przeze mnie i dla samego siebie. Uczę się z tego wiele, bo jest tu wiele gatunków roślin, których nie znam. Są tutaj rośliny, które rozpoznaję co do rodzaju, ale właśnie nie znam gatunku, a są takie, których rozpoznaję co do rodziny albo jeszcze wyżej. Więc bardzo ciekawa sprawa, bardzo pouczające. Widzicie, trzeba było przebyć ponad 1800 km, żeby zobaczyć co? Dziką marchew. Tutaj tak samo, no nie będę jej wyrywał tutaj stąd, żeby zobaczyć, czy tu ma większy korzeń, czy mniejszy korzeń, w każdym razie ma. Więc marchewkę w Chorwacji też zobaczycie. No jestem przekonany, że tutaj, gdybym szedł tędy, tą ścieżką, to jest już czyjaś własność, więc ja sobie pozwolę i przejdę obok. Spójrzcie w dół. To, co macie okazję widzieć, to oczywiście dzika marchew, a także fenkuł. Jeśli chodzi o zapierającą dech lawendę, to jest jej tutaj pełno. No, kto lubi ten zapach, ten ma szczęście. Ja niestety nie jestem fanem tego zapachu. No ale cóż, jest jej w brud. Na przydrożach znajdziecie też sałaty, czy kompasową, czy jadowitą. Czyli te same rośliny, które znajdziecie i u nas. Figowiec pospolity z jego charakterystycznymi liśćmi oraz owocami to drzewo, które spotkacie niemalże na każdym kroku. Różnorodne jeżyny, śliwy czy też orzechy to rośliny występujące bardzo często przy chorwackich ścieżkach i drogach. Kolejne drzewo to granaty. Myślę, że po oliwkach i po figowcach to trzecia siła, która tutaj występuje. Jest ich też bardzo dużo, więc gdybyśmy byli tutaj trochę później, na jesieni, tych owoców byłoby zatrzęsienie. Zresztą jest już ich teraz, tylko nie są dojrzałe. Spójrzcie na to. Tej rośliny wzdłuż dróg jest pełno i naprawdę nie trudno zrozumieć, dlaczego nazwano ją podróżnikiem. Jest to oczywiście cykoria podróżnik. Na przydrożach znajdziecie całą masę sałat, cykorię, znajdziecie trawę, znajdziecie troszkę drobnego zielska, ale to, czego nie znajdziecie, to na przykład mniszki, szczególnie w tym rejonie. Nie widziałem ani jednego. Nie widziałem żadnego mlecza. Nie widziałem krwawników, nie widziałem wrotyczy, nie widziałem, i to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, ani jednej pokrzywy. Znajdziemy za to ślazy, a także żmijowce. Oczywiście mówimy tutaj o charakterystycznych dla tego regionu gatunkach, ale rodzaj się liczy. O panie, toż to buzdyganek. Adaptogen i afrodyzjak w jednym, i to na ulicy. Serio, poczytajcie sobie trochę o buzdyganku, z miejsca go polubicie. Spójrzcie, jaka malutka dziewanna. Opuncje, szczególnie ta figowa, o przepysznych i bardzo odżywczych owocach, to też nieodłączny element chorwackiej przyrody. Już teraz przynajmniej. Agawy natomiast nie powinniście mylić z aloesem. Mają zupełnie inne właściwości, możecie sobie narobić krzywdy, a słyszałem już o przypadkach, gdzie ludzie pomylili te rośliny. Krzewy oliwne, jak te za mną, to oczywiście nieodłączny element każdego kraju śródziemnomorskiego, także i w Chorwacji znajdziecie ich mnóstwo. Od czasu do czasu traficie także na pewno na jakże urokliwe winnice. Spójrzcie na to. Nawet jeżeli rozpoznawanie roślin to dla Was coś nowego, bez trudu rozpoznacie tutaj w Chorwacji gatunki, a raczej może lepiej rodzaje, które widzieliście też w Polsce. Nie będziecie oczywiście mieli pewności, czy to ten sam gatunek, czy nie, ale będziecie mieli pewne pojęcie ogólne, do jakiej rodziny, czy nawet właśnie rodzaju taka roślina należy, z
czym to można powiązać, do czego to jest podobne. No i w ten sposób możecie się uczyć nowych rzeczy. Co jeszcze? Oczywiście niezawodnym w tym wieku będzie pewnie telefon, ponieważ będziecie mogli za pomocą tego telefonu robić różnego rodzaju fotografie różnych części roślin i później je sobie porównywać, czy to z jakimś swoim atlasem, czy z kluczem. A jeżeli macie w sobie chociaż trochę ciągot artystycznych, możecie wziąć szkicownik, usiąść wygodnie, niekoniecznie przy ulicy, gdzie co chwilę coś będzie jechać, i naszkicować taką roślinę, jak to robiono w dawnych, dawnych wiekach. Spójrzcie tylko na tę piękność. To jeden z mikołajków, czyli rodzaj Eryngium. W Polsce spotkacie tę roślinę na przykład w Lublinie. Pamiętacie co to? To portulaka. A, no i z tą roślinką też nie powinniście mieć problemu. W Chorwacji znajdziemy oczywiście też dęby. Spójrzcie na przykład tutaj, jakie małe ma liście i jakie malutkie ma owoce. Obok znaleźć możecie dość duże igły jednej z występujących tutaj sosen. To natomiast jeden z czystków. Już sam zapach jest zupełnie inny niż ziele, które możecie kupić u nas w sklepie. Przed nami dwukolczak śródziemnomorski. Jego epitet gatunkowy to Spina Christi. Nadał mu nazwę tę Philip Miller, ponieważ był przekonany, że z kolców tej roślinki wykonana była korona cierniowa Chrystusa. Owoce jeszcze nie dojrzały, natomiast w Grecji i w Turcji z dojrzałych owoców robi się przyprawę, a samo drewno terebintu jest używane do wyrobu wysokiej jakości mebli. Tutaj natomiast prezentuje się nam kolcorośl, czyli roślina z rodzaju smilax. Przed wami kępka roślin z rodzaju stachys. Tak, to właśnie jeden z czyśćców. A no i się skusiłem w końcu. Wyrwałem jedną z tych marchwi, które tutaj rosną. I muszę wam powiedzieć, że się zawiodłem, bo nie dość, że korzeń wcale nie większy niż u nas, to jeszcze o wiele słabiej pachnie, także... Fuj!